Dziękuję bardzo za to wyczerpujące zaproszenie do rozmowy. Tak, rzeczywiście, chciałbym Państwa zaprosić z Lasu nad Wodę, ponieważ no, ten region, o którym będę dzisiaj mówił, wykształcił się nad Wodą, a konkretnie nad Wisłą praktycznie w samej Warszawie i tuż pod nią. I miał niewiele szczęścia, gdyż, tak jak inne regiony, gdyż należał właśnie za blisko tej Warszawy. Często patrzono na tego typu tereny jako na jakieś takie zdegradowane tereny podmiejskie, a skąd co najwyżej wyruszano na jakieś ciekawe, egzotyczne wyprawy na Kurpie czy Kaszuby. Natomiast, jak jeden z moich recenzentów powiedział, najciemniej jest pod latarnią, opisując inne regiony, zapomniano o własnej tożsamości która była w zasadzie można powiedzieć na wyciągnięcie ręki, bo o regionie wiedzieli wszyscy praktycznie polscy etnografowie. Oskar Kolberg, Stefania Ulanowska, Jan Stanisław Bystroń i tak dalej i tak dalej, można by ich wymieniać. Tylko że oni zawsze traktowali go przyczynkowo. Zdawali sobie sprawę, że on tam jest, natomiast nie opisywali go. Są to jedynie lakoniczne wzmianki, które rzeczywiście pokazują, że ten region istniał. Na przykład sąsiednia kołbielszczyzna opisywana w 1970 roku przez Władysławę Kolago. Ona doszła mniej więcej tutaj do rejonu Urzecza Południowego i powiedziała, dalej sytuacja wyglądała nieco inaczej, tam zaczyna się kolbergowskie Urzecze, kropka. Grażyna Dąbrowska, doktor zmarła już niestety, tak samo napisała. No, te tańce, te jakieś pieśni, przesławia wszystkie tutaj działały do strefy lasu, właśnie. Natomiast dalej zaczyna się rzeczy. Tam sytuacja wyglądała zupełnie inaczej, kropka, prawda? I ja wywodząc się z tego regionu no, od pokoleń, no od przynajmniej XVII wieku, albo, albo i wcześniej Zawsze właśnie słyszałem te określenia, urzecze tylko w formie gwarowej oczywiście, bo nikt z naszych przodków nie powiedziałby rzeka tylko żyka, nikt nie powiedziałby u tylko u, stąd my mówiliśmy urzyce, urzycok, użycunka, prawda? A nie urzecze, urzeczanin, urzeczanka. E, polesok, po", polesie, polesok, polesunka, prawda? Czyli wszystko ten wskazujący na od, 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 odrębny, no można powiedzieć habitat. Gdzie się mieszkało. I mnie to zawsze ciekawiło, że na Polesiu to coś tam, prawda? U nas na Łużycu i tak dalej. Od małego mnie ciekawiło. Co to za użyce? Kojarzyłem oczywiście później już edukując się, że tutaj mamy do czynienia pewnie z jakąś reemigracją z, z ziemi lubuskiej może albo gdzieś tam ze wschodnich Niemiec. Natomiast oczywiście okazało się, że nie, to jest zupełnie co innego. Mimo, że nazwa jest podobna, u nas się wywodzi bardziej od rzeki, czyli rzyki, czyli jest można powiedzieć przez RZ, natomiast tam bardziej u, ukuła się można powiedzieć od ługów, czyli właśnie od od tych łużyc, prawda, czyli dokładnie tego samego, od terenów podmokłych nadrzecznych. I już ten proces taki dojrzewania do łóżecza trwał dość długo. Też oparty był w dużej mierze na genealogii, ponieważ no, zawsze mnie ciekawiło, skąd pochodzili moi przodkowie, i jak widziałem, widziałem wielość tych pochodzeń od razu też mnie ciekawiło skąd oni się tam rzeczywiście wzięli i czy posiadali jakąś własną kulturę. I tak się narodziło, można powiedzieć w wielkim skrócie, chęć zainteresowania tym regionem. Jak sięgnąłem do starych publikacji, do archiwów, nie tylko warszawskich, ale też krakowskich, wiedeńskich, lwowskich, różnych, to okazało się, że o tym urzeczu jest naprawdę bardzo dużo. I zdałem sobie w pewnym, w pewnym momencie sprawę, że no, mamy piękny, krwisty, wyrazisty region w Warszawie i pod Warszawą, o, o którym niestety etnografia polska zapomniała. I dzisiaj właśnie chciałbym Państwu przypomnieć pokazać mniej więcej o tym historyczny, o tych historycznych walorach tego regionu, ale też o tym procesie odradzania e, współcześnie, właśnie tego naszego regionu. Jeśli chodzi o e, Wiedzę dotychczasową o tych terenach to ona głównie była oparta na tych dwóch monograficznych dziełach Oskara Kolberga, czyli Mazowszu Leśnym, Mazowszu Polnym i tak rzeczywiście to mniej więcej wyglądało, że do Wisły po lewym, po lewej po lewym jej brzegu sięgało to Mazowsze Polne, natomiast na prawym brzegu Wisły, gdzie rozpo rozpościerały się puszcze, rozpoczynało się to Mazowsze Leśne. Już pobieżna lektura wykazała, że to urzecze raczej zdecydowanie ciąży ku Mazowszu polnemu niż leśnemu, mimo że leży po obydwu stronach Wisły, o czym jeszcze będę mówił. Drugim takim dziełem dość ważnym, a zapomnianym troszeczkę może dla Mazowsza jest, jest dzieło z 1634 roku napisane przez Jędrzeja. Święcickiego, topografia mazowsza i ona, ona, rzeczywiście, on wspomina wprost tam o Polesiu na przykład mazowieckim, zakreśla jego granice i podkreśla, że to jest zupełnie inne Polesie niż to Polesie, które znamy w, z kolei z drugiej strony Polski, prawda, czyli gdzieś tam na tych terenach Poles, Polesk, po, pogranicznych z Białorusią, prawda. I analiza tych wszystkich źródeł, także i archiwalnych, o których wspomniałem, prawda? bo jak się okazało, sięgnęło do źródeł archiwalnych, okazało się, że o tym urzeczu yy, yy, pisano w bardzo wielu miejscach, prawda, że, 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 że na przykład czynsz yy, pobrano od mieszkańców urzecza, albo że na przykład były całe teczki w Agadzie, czy w innych archiwach, że wsie z urzecza, prawda, czy hipoteki na przykład, gdzie, Pamiętam, miałem taką sytuację, poszedłem do sądu w Otwocku i tam powiedziano mi, że no wie pan co, tutaj ja nie wiem dlaczego, ale te wszystkie wsie nad Wisłą, prawda, no dzisiaj część Warszawy, część pod Warszawą są właśnie określane jako, jako urzecze i mamy je po prostu wszystkie zaksięgowane jako urzecze, ale nie wiemy dlaczego, bo nigdzie tej nazwy tutaj nie ma w terenie, prawda. No, oczywiście to też jeden z takich przyczynków. No i jak się sięgnęło do Kolberga... Kolberg był takim no można powiedzieć kompilatorem bardziej niż odkrywcą, prawda? Czyli, czyli kompilował różne wcześniejsze dzieła, czy to Stefani Ulanowski, czy na przykład tu na Mazowszu w szczególności Kornela Kozłowskiego i między innymi Kornel Kozłowski pis pisząc w 1000 w 1841 roku zawarł bardzo wiele utworów, właśnie, które odkreślał wprost z Urzecza, pasa ziemi nad Wisłą albo Złęgu nad Urzecz, na Urzeczu, Ściciszewa na Urzeczu i tak dalej. Czyli zdawał sobie sprawę, że to nie jest żadna miejscowość, tylko że to jest pas nadwiślański, który gdzieś tutaj występuje i tych utworów jest bardzo, bardzo dużo. To też było jakoś, tak nie wiem, dziwnie, można powiedzieć trochę niefrasobliwie pomijane. Dlaczego tutaj mówię o rzeczu, a nikt o nim w ogóle nie wspomina gdzieś w jakichś publikacjach naukowych, można by powiedzieć. To taki wstępny szkic, który, który, który udało mi się zrobić. Kiedyś ja go zamieściłem, bo to, bo to, to już to ma wartość historyczną, gdzie mamy właśnie to nasze. Olesie mazowieckie zakreślone przez Jędrzeja Święcickiego, które jednak nie dochodzi do Wisły, gdyż mamy tutaj region urzecza, który się ciągnie tylko do mniej więcej pilicy Wilgi, prawda? Czyli tutaj do tych terenów. Natomiast dalej się rozciąga coś, co jest bardzo podobne do Łórzecza, czyli powiśle maciejowickie, ale już nie związane z Warszawą, z rynkiem warszawskim, jakby no już mające inne takie punkty odniesienia, typu Gawarka, Garwoli, Maciejowice, tam gdzieś tamte okolice, ale już nie ciężące ku północy. I też można powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, o której też często się zapomina że jak jesteśmy przy Pilicy w Magnuszewie, to jeszcze jesteśmy na Mazowszu, ale jak jesteśmy w Ryczywole, to już jesteśmy w Małopolsce, prawda? Czyli to, że dzisiaj mamy tam województwo mazowieckie, to nie znaczy, że tam było Mazowsze, to już była Sandomierszczyzna i czy Kozienice, czy Radom, już wszystkim nie trzeba tłumaczyć, Dość powiedzieć. Na przykład przeciętnego obywatela dziś spytać, e, gdzie leżą siedlce, to powie: No, to może m, nie do końca, ma zawsze bardziej Podlasie, prawda? A to jest Ziemia Łukowska, północny skraj, małopolski, prawda? Czyli e, kto dzisiaj Małopolskę kojarzy na przykład z siedlcami, prawda? E, także. No ja powiem tak, że historycznie no albo Biedna łąża, która się znalazła na Podlasiu, a jest grodem mazowieckim bardzo starym i szacownym. Natomiast takich przypadków jest bardzo dużo. Oczywiście w jakimś Szydłowcu już widzimy namacalnie, że nie jesteśmy na Mazowszu, mimo że jesteśmy w województwie mazowieckim, no ale w Radomiu możemy się jeszcze pomylić w Muzeum Wsi Radomskiej, że tu jakieś ciągoty mazowieckie, pomimo że to Santo i nic z mazowszem wspólnego nie ma. I tu od tej pory Zaczyna się władztwo Krakowa. Czyli tu nie mamy już archidiotokonatu Czerskiego, później Warszawskiego, tylko mamy władztwo Krakowa. Kolberg i jemu pokrewni wszyscy o tym dobrze wiedzieli. Dobrze wiedzieli o tych różnicach, prawda, że to już nie jest że Ten teren nie ma związków już de facto z Mazowszem. Ma, ale nie aż takie silne, jeśli chodzi o kościół. Yy, idziemy dalej. Więc. Gdzie leży to urzecze? Tak jak widzimy tutaj, ono leży po obydwu brzegach rzeki, właśnie mniej więcej od Wilgi Pilicy, na północy sięga mniej więcej Mostu Sikierkowskiego, Saskiej Kępy, Czerniakowa, tutaj tych terenów już mocno zurbanizowanych, być może sięga bardziej na północ, ale to już są tak zdegradowane tereny, że gdzieś bardzo ciężko Zdepopulowane, można powiedzieć, gdzie bardzo ciężko jest prowadzić jakiekolwiek badania, które mają jakiś większy sens. Tutaj jest to, co powiedziałem wcześniej, czyli w terenie, jeżeli starszych ludzi się zapytamy, co ciekawe, że o urzeczu o użycu można by powiedzieć, w terenie wśród moich informatorów pamiętali bardzo dobrze, bo pamiętało bardzo dobrze pokolenie 90. Plus. Można powiedzieć, że to pokolenie 60, 70-latków wychowane po wojnie było zupełnie odklejone od tego regionu, można powiedzieć. I tu jest taki paradoks, prawda, że wnukowie czy prawnukowie porozumieli się z tymi swoimi dziadami pradziadami i ten przekaz był przekaz jest niejako można powiedzieć wtórny i Ponieważ no, po wojnie nie było klimatu też na, na tą korzenność, na, na właśnie pokazanie tej naszej tożsamości, tym bardziej, że ona była w dużej mierze obsoetniczna i e, może dlatego też to nie było takie do końca e, 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 słuszne ideologicznie pokazywania tych odrębności e, od e, takiej no, średniej Polski, można powiedzieć. E, idziemy dalej. Mamy tutaj wiele starych map, które też pokazują nasz strój. Na przykład, tak jak tutaj jest, on charakterystyczny, że tu pokazują Bramę Wilanowską. Tutaj pokazują Czersk, czyli siedzibę książąt mazowieckich. Prawda, dawna stolica południowego Mazowsza, można powiedzieć obok Płocka, czyli tej głównej stolicy starego Mazowsza. Prawda. Tutaj zaraz jeszcze będę o tym mówił, o tym naszym Mazowszu, bo jest samo w sobie bardzo ciekawe. Oczywiście jest też szereg map, tak jak tutaj mapy Boziewicza, gdzie przedstawione są powiaty, gdzie czy to było w okolicach Czerska, czy to było w powiecie warszawskim, mamy ten sam strój te, te, tych naszych dawnych urzeczan w granatowych suchmanach z czerwonymi wyłogami, o czym jeszcze będę mówił. Jeśli chodzi o takie ośrodki promieniotwórcze dla tego regionu, można powiedzieć kulturotwórcze, to przede wszystkim jest to zamek w Czersku, tak jak już podkreśliłem, czyli siedziba no, dawnego księstwa Czerskiego, czyli fragmentu Mazowsza, które tutaj było zasiedlone przez mazowieckich piastów, i ona była przeniesiona później do, po zmianie koryta dawnego, dzisiejszego jeziora Czerskiego, prawda, że już nie mieliśmy tej odnogi połączonej z Wisłą, tylko to po jakiejś powodzi prawdopodobnie stało się jeziorem. Ja nie wierzę, że Wisła płynęła pod samym Czerskiem, to było bardzo naprawdę dawno. Po, poza tym wystarczy się flisaków zapytać, że dużo ko korzystniejsze było położenie przy odnodze, która, która nie była tak zwaną samicą, czyli tym głównym nurtem, gdzie łatwo było zawrócić po towar, jeszcze tam coś załadować i tak dalej, czyli no, miała tylu, miało tylko to połączenie z tym głównym nurtem rzecznym. Później się przeniosła do Warszawy, a więc i drugi ośrodek kulturotwórczy bardzo ważny to jest Pałac Wilanowie, czyli no, siedziba dóbr wilanowskich, prawda, i związana głównie z postacią Jana III Sobieskiego. Też ośrodek bardzo ważny kulturotwórczo i trzeci ośrodek, Pałac w Otwocku Wielkim na Sztucznej Wyspie. No, główna postać, marszałek Bieliński Franciszek. No, jak idziemy dzisiaj ulicą Marszałkowską w Warszawie, to czasami wspomnijmy, że to jest droga prowadząca właśnie do tego pałacu, tego marszałka Bielińskiego. Idziemy dalej. Bardzo często są takie zadawane mi pytania, dlaczego akurat tutaj, to, to, to wasze urzecze, prawda, no, czym ten region się różni od regionu, od terenów zalewowych, nie wiem, pod Płockiem, pod Kozienicami, czy gdzieś indziej. On się niewiele różni. Bardzo jest podobna struktura społeczna, bardzo jest dobra ziemia, tak jak tutaj właśnie cała ta gospodarka oparta jest na tych madach, wylewach rzecznych, prawda? Na, tych, na tych zalewowych terenach. Natomiast podstawową różnicą jest to, że mamy ogromny, ogromny rynek zbytu w tak zwanej 40-kilometrowej odległości targowej, która od średniowiecza funkcjonowała. I tutaj mamy właśnie to, że z każdej miejscowości na użyciu jesteśmy w stanie na targi warszawskie dotrzeć na czas, czy to będzie Praga, czy Marienstadt, czy inne. Oni zawsze byli z jabłkami, z warzywami, z jakimiś towarami nie tylko, no można powiedzieć, spożywczymi, ale też no, siano do tramwajów konnych, żwir, piasek, no, wszystko praktycznie, czym handlowano, oni byli na czas. Jeżeli chodziłem już na północ od Warszawy, oni mówili, nie bardzo, bo drogi były bardzo słabe, mady, grząskie, no a tutaj jednak pod prąd było ciężko dotrzeć, my raczej powoli tam po swojemu, prawda. Nie było tego typu tutaj... Z, Nieraz spław się odbywał, trzy barki dziennie szły, prawda, z gospodarstw. Wszyscy mieli te łodzie pychowe, baty, komięki, różne, różne rodzaje łodzi, które w zależności od tego, co wozili. I jak chodziłem już na pod Pilicą, pod Wilgą, mówili, Warszawa, to już nie dla nas, za daleko, za, dużo, za, dużo, za długa podróż, my raczej wolimy do Garwolina, wolimy gdzieś tam do Warki i tak dalej, już nie związani z tym rynkiem warszawskim. Tu Mogli się bogacić. Jak ktoś się bogaci, ma zapewniony byt stały, można powiedzieć, prawda? Może pomyśleć o swoim pochodzeniu, może pomyśleć o swojej kulturze, może się zacząć stroić, może wykształcić się region. Ja bym się spodziewał podobnego regionu gdzieś, na przykład pod Krakowem. Na przykład też wydaje mi się, że, że, że coś takiego może być, albo przy jakichś dużych miastach gdzieś w innych częściach naszego kraju. Czyli mamy ten szybki dowóz na czas, czego nie ma y, można powiedzieć gdzie indziej. Kolberg w jednym z swoich przekazów napisał coś takiego y, o urzeczanach. Tamtych zaś olbrzymów nadwiślańskich nazywają Użycanami. Mówią więc Użycani lub Użycanka. To wszystko chłop chłopa silne i ogromny jak dęby, i oni sami nie uważają siebie za Mazurów. Nie, jak antropologa najbardziej ciekawiło, to ostatnie zdanie, dlaczego się nie, nie uważają za Mazurów. Oczywiście wszystkich przestrzegam, że Mazury to nie jest to co mówimy tylko to co mówimy o terenach dzisiejszych Mazur prawda na północ od Mazowsza dlatego że tamte tereny zostały zasiedlone przez mazowszan z północnego mazowsza tereny powytępionych prusach przez krzyżaków prawda wolne puste i tak dalej które akcja kolonizacyjna głównie 15 XVI, XVII, 17 troszeczkę jeszcze wiek i ci Mazurzy Pruscy, jak o nich wcześniej mówiono, to byli, to byli Mazowszanie, którzy zostali, zasiedlili te tereny postpruskie, byśmy dzisiaj powiedzieli. Czyli paradoks historii kolejny, 45 wysiedlili ich do Niemiec, a powinni na Mazowsze, tutaj do nas, prawda, bo oni stąd pochodzili. Prawda. Oczywiście ich kod kulturowy już zupełnie był inny, oni przeszli reformację w 525 roku, także też no, Byli mocno zgermanizowani, także no, już nie czuli związku z tymi naszymi mazurami, prawda? Zresztą z innych części Mazowsza. Także wszystkich przestrzegam, to, że tańczymy jeszcze mazura, prawda? To całe szczęście, a nie Mazowszanina, My w XIX wieku o sobie byśmy powiedzieli tylko jako mazurzy, prawda? My jesteśmy mazurami. I nie dajmy sobie tej mazurskości jakby odebrać. Dlaczego nie uważali siebie za Mazurów? Otóż Urzecze to nie było niestety albo stety tylko takim regionem stricte mazurskim, byśmy powiedzieli. Dlatego, że była owszem ta ludność średniowieczna, która w cieniu Czerskiego Zamku, a później w cieniu Warszawy, czyli w tych regionach podstołecznych, byśmy powiedzieli, sobie żyła. Natomiast my byliśmy bardzo mocno infiltrowani właśnie przez tą rzekę, przez tą wodę, prawda? tą rzeczną autostradę, która szła przez te komory mazowieckie. Niestety Polska musiała płacić na początku przy Stężycy i przy Włosławku dalej, dlatego że przejeżdżała przez niezależne księstwo mazowieckie do 1526 roku. I my byliśmy infiltrowani przez różne społeczności, przede wszystkim przez flisaków, którzy tutaj płynęli z Solą. Z bochni, z wieliczki, prawda, z winem z Węgier, no, różnymi towarami, różnymi, nie będę tego teraz wymieniał, ale ma, wiemy to z metryk parafialnych, że bardzo dużo flisaków i całych rodzin flisackich, z dziećmi włącznie, osiedlało się na Urzeczu, dlatego że tutaj mieli rynek zbytu dobry, dobre warunki życia. Ostatnio taką rodzinę analizowałem genetycznie, akurat i genealogicznie niedawno rodzina Wiewiórów spod Konstancina i okazało się, że. Ich przodek w XVIII wieku był sołtysem, prawda, czyli nawet z tamtych terenów potrafili przyjść sobie i e, zamieszkać. I z północy byliśmy cały czas infiltrowani przez tzw. Tak zwanych olendrów, prawda, Osadnictwo olenderskie. Oczywiście to, ma to słowo ma znaczenie już czysto gospodarcze, prawda? od XVII wieku, a więc jesteśmy na prawie olenderskim, jesteśmy na kontrakcie, na czynszu, a nie na pańszczyźnie. Natomiast pochodzenie mamy bardzo różne. Jeden z pierwszych kontraktów z holenderskich e, brzmi tak. Stawiło się dwóch holendrów kurkowski i wiśniewski. Proszę szukać ich pod Amsterdamem, prawda? Natomiast e, e, tutaj jest ich bardzo dużo. E, najstarszy kontrakt Saska Kempa, 1628, czyli kępa holenderska wcześniej, czyli część Warszawy e, dzisiejsza. E, e, tam napisano tak, że, że do kontraktu stanęli puczkę Darkę Pokręty i Chiliński. Proszę ich szukać znowu pod Amsterdamem, prawda? Pod Grudziądzem i pod Nowem jest ich bardzo dużo tych nazwisk wówczas. Natomiast oni gdzieś już przeszli gdzieś z Kociewia tutaj, dlatego, że. Było oczywiście część, część olendrów, Holendrów, Holendrów, związanych oczywiście z tym ruchem menonickim i z żuławami z XVI wiekiem, natomiast ich była mniejszość. Prawda. Raczej Menonici nie trafili w pustkę trafili na, pomo na Pomorza, na Kaszubów, na Kociewiaków, na Prusów itd. I e, można powiedzieć, że zachęcali do gospodarowania w ich typie, jeżeli oni się znakomicie obchodzili właśnie z tym zagospodarowaniem tych terenów zalewowych, przywracaniem tej kultury rolnej na, ty, na tych terenach i przybywali do nas już nie tylko właśnie Holendrzy, ale też ludność ta północna, byśmy rzekli. Na przykład tak zwani pomerynkowie gdzieś z Pomorza z charakterystycznymi nazwiskami na ke, prawda? Niemcy nie umieli ek wymienić, tylko robili ke, czyli nie był już paszek, był paszkę, był lemkę, a nie lemek i tak dalej. I ich było bardzo, nie, nie wicek, tylko wickę i tak dalej, nie gacek, tylko gackę i ich było bardzo dużo. takich zgermanizowanych Słowian byśmy dzisiaj e, powiedzieli. Zarówno katolików, jak i ewangelików. Katolicy się asymilowali strasznie szybko u nas, Szczególnie ta fala XVII-wieczna. E, zmiany są nieraz drastyczne. Z, z Greena robi się Zieliński, ze Steinera Kamiński. Prawda? I dzisiaj tylko testy genetyczne nam powiedzą jakby o ich e, e, pochodzeniu. Przychodzi w gotli Lemke, dzisiaj są Lempkowscy, prawda? E, e, także są e, e, bardzo, bardzo te zmiany drastyczne. Ja dam przykład mojego pra-cztery dziadka i jednego z pra-dziadków. Pra 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 Przyszedł jako Jan Bernard Heidinger, umarł jako Jan Bernacki, a potomkowie już Bernatcy. Prawdę. Z drugiego skubany imienia sobie zrobił e, 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 nazwisko i e, funkcjonował jako Polak stuprocentowy tam, już tutaj na Mazowszu. Także nasza krew była bardzo e, przefiltrowana, można powiedzieć, przez tych flisów i przez tych olędrów. I to spowodowało, że taki Kolberg biedny, który wszedł tutaj w połowie XIX wieku, czy, czy Kornel Kozłowski, zapytał, czy są Mazurami, a oni. No tak, no ale pradziadek gdzieś spod Gdańska był podobny, a drugi to gdzieś tam gdzieś ze Śląska czy skądś tam, prawda? I, i jakby ta tożsamość była już, już ich nieco zachwiana. Też Były oczywiście różne fale tego osadnictwa holenderskiego, czasy saskie, później czasy zaborów. W zasadzie czasy zaborów, początek XIX wieku, też nie było osadnictwa holenderskie. To już był taki Kulturkampf, można powiedzieć, niemiecki, gdzie e, o tym się też zapomina. Jak się jednak przeciętnego Warszawiaka czy, czy, Uży, czy Użycaka e, spyta, e, e, pod jakim zaborem znaleź, znaleźliście się po zaborach, to pewno rosyjskim, prawda? A nie, 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 nie. Prusy były po lewej stronie Wisły, a Austria była po prawej, do Świdra. Za Świdrem już były, była, były znowu Prusy i dopiero po Kongresie Wiedeńskim w 1815 ro w 15 roku wszystko zagarnęła Rosja. Prawda? Natomiast osadnictwo wczesne, dlatego było z Austrii i z Prus, bo tutaj te tereny środkowego Mazowsza były właśnie we własności tychże państw. A więc trzeba pamiętać, no, że to urzecze to nie jest takie, Taki czysty region mazowiecki, tylko taki region, y, może powiedzieć, ma mazursko-mazowiecko-flisacko-holenderski. Czyli jak widzimy te ich stroje i te ich e, jakby mm, tradycje kulturowe, można powiedzieć, to się wtedy nie dziwimy skąd oni takie wpływy dziwne mają, że ten strój nie przypomina takiego typowego stroju mazowieckiego, można powiedzieć, samodziału, pasiaka i tak dalej, tylko jest taki no, dworsko-miejski, byśmy powiedzieli jakiś, prawda? To też wynikało stąd, że. Oni bardzo często bywali w Warszawie z towarami i nie mogli wzbudzać jakiejś no, taniej sensacji, prawda? nie mogli wyglądać egzotycznie, po prostu sobie wyobrażać, wyobrazić, gdyby przyszedł w jakichś pasiastych, bufiastych spodniach, w jakimś y, y, stroju takim no jak papuga, można powiedzieć, y, ubrany, y, no to chłopaczki z Pragi nie daliby mu spokoju, prawda, y, także y, y, dlatego... Y, Fajnie to chyba bloger napisał, że yy, opisując urzeczan, prawda, wyglądają porządnie i dostojnie, bardziej już zbudzają zazdrość niż śmiech. Prawda? Czyli tacy no bogaci gospodarze można powiedzieć z tych terenów żyznych nadwiślańskich. Bo jeszcze na początku nie powiedziałem, że oni. Całym czerpali bogactwo z bliskości rynku zbytu, czyli z Warszawy, ale też właśnie podkreślam z tej Mady Rzecznej, właśnie z tej, z tej ziemi, która sama rodziła, jak to dawniej mówiono. I mamy to podglebie związane właśnie z Państwem, z Księstwem Mazowieckim. Samo mazowsze nasze, prawda, też jest mało poznane, ponieważ ono nie występuje na pierwszych kartach historii. Nie ma go w, w geografii bawarskim, nie ma go w innych, w Dagomej Judex, w innych dokumentach i tak dalej. Ono się pojawia dopiero w czasach państwa Miecława w 1037 roku, kiedy próbuje uniezależnić się jako małe księstewko, wydaje monetę wzor wzoru Saskiego. No, później Polacy z pomocą Jarosława księcia Kijowskiego no, kasują to państwo w 1047 roku, ale za 100 lat. Po rozbiciu dzielnicowym Mazowsze też idzie własną drogą. Prawda? Mamy księstwo mazowieckie do 1526 roku, a w zasadzie do 1577 roku, bo praw Lex Mazowie i Lex Polonorum nie dało się pogodzić. I w zasadzie to były dwa odrębne byty, jeszcze bardzo długo. I e, miało swoje tradycje, prawda, więc miało swoje e, e, tradycje, to, to 400 lat separacji też wykształciło tą odrębną gwarę, mowę, prawda, że dzisiaj kto pamięta o tym, że po języku kaszubskim drugim dialektem, który jest najbardziej odrębny od języka polskiego jest mazurski, mazowiecki, prawda, a nie na przykład śląski, prawda. O tym się też mało mówi, bo, bo mało Mazowszan już używa zresztą tej gwary takiej typowej dla naszej, tutaj dla tych naszych terenów, ale ja pamiętam, Przychodziłem do jakichś takich no, naturszczyków, można powiedzieć, jak prowadziłem badania i mówili jeszcze czystą taką gwarą mazowiecką, bo ja często miałem problemy ze zrozumieniem. Jak mówię, czy pamięta pan coś o Łzycu, prawda? Mówi, no, mój ojciec to zawsze mówi tak. Wojtek, co go tak lata? Syncha na Łzycu, zanim nim u taka latanina, prawda? Że jak powiedział coś tego typu i ja powiedziałem tylko kawałeczek, prawda? I długo, długo, długo to naprawdę można mieć duże problemy ze e, zrozumieniem. To taka próbka nieudolna. E, e, mamy to księstwo mazowieckie i widzimy te tereny pruskie tutaj właśnie, czyli te tereny Mazur naszych dzisiejszych, gdzie ci nasi kochani Mazurzy z okolic Łomży, Ostrołęki, Mławy poszli sobie wszyscy zasiedlać te tereny postpruskie. prawda? Czyli tu mamy te Mazowsze i Mazury, a... Tutaj zasiedliliśmy tereny postpruskie, prawda? I już Niemcy w pewnym momencie nie wiedzieli, czy bardziej, czy to mówić o Ostproysen, czy to jest Mazuren, prawda? Bo tych Mazurów rzeczywiście no, zdecydowanie więcej tam było. <grytanie> tutaj nasze te księstwo, prawda? Podzielone na wszystkie ziemie i widzimy na przykład Łomrze, która tutaj jest ważnym grodem. No, i widzimy, jak to tutaj na południe, tu jeszcze mamy tą ziemię rawską na dole, prawda? Ale zaraz za Czerskiem to już widać się kończyło. Mamy zamek w Czersku. Przechodzimy z Mazowsza, bo muszę przyspieszać do flisaków. Czyli tutaj u nas powszechnie nazywani byli orylami. Fajnie że czyta się takie powinności, na przykład, nie wiem, chłopów z dzieci nowa z 1580 roku. Przynajmniej jeden raz w miesiącu muszą odbyć z towarami podróż do. Warszawy, i przynajmniej dwa razy w roku do Gdańska. Proszę teraz zobaczyć takich chłopów z jakiegoś zapadłego dziecinowa, którzy bywali w Gdańsku, bywali w Toruniu, bywali w różnych miastach. Oni mieli ten kod kulturowy zupełnie taki, no można powiedzieć, inny niż ci mieszkańcy terenów puszczańskich z dala położonych od tych arterii. A więc ten widok tych flisaków to jest stały element tego bytowania. Flisace nigdy dobrej pracy na urzeczu nie mieli raczej. Przedrzeźniano ich raczej. Oni zresztą szukali zwady, jak to mówiono, często dlatego, że im się bardzo nudziło na tej wiśle, prawda? I, e, i tych opowieści różnych, dziwnych jest, y, y, bardziej dziwnych niż różnych jest y, bardzo, bardzo y, dużo. Albo sprzedawali cały te tratwy, wszystko co jechali, albo wracali tak zwaną cichą wodą, czyli przy samym brzegu czasami ciągnąć, trałując to. Natomiast no, tutaj flus ten spław się odbywał na, na urzeczu większości starorzeczami, czyli wilanówką dzisiejszą, która szła równolegle, jeziorką i tak dalej. Tam, gdzie było można, nie było nurtu, prawda, czyli był nurt słabszy. Niestety na Urzeczu nie było żyć łatwo. Tutaj akurat zdjęcie z tak zwanego roku Noego, 1934 rok, gdzie wszystko zalało w zasadzie i yy, można powiedzieć, że no, yy, stara użycka piosenka, która mówi, żeby na użycu woda nie topiła, to by użycanka we złocie chodziła, a że na użycu woda co rok topi, nasza użycanka jak snopek konopi. No, sprawdza się, yy, że rzeczywiście można było być bardzo bogatym tutaj, przedsiębiorczym, ale można było w jednym. W momencie wszystko stracić. I to fajnie widać w tych antagonizmach, przykład Polesko-Użyckie, bo tam mówimy o tych, tu nigdy nie było mieszania raczej, bardzo mało w ogóle chyba, że była jakaś wartość dodana, córka młynarza, córka Kowala i tak dalej, no to wtedy czy syn, jakiś młynarz, i tak dalej. Natomiast fajne są te przysłowie, że tak, na Użycu mówiono o tak, lepiej na Użycu na wizbie niż na Polesiu w izbie. Prawda? czyli lepiej tutaj się topić niż tam w tym biednym domu gdzieś mieszkać, ale poszedłem na polesie, mówię, może znają coś innego, prawda? A oni nie, nie, my mówiliśmy lepiej na polesiu w izbie niż na użyco na wizbie, prawda? prawda? <grym> <grym> czyli lepiej biednie, ale niż kurczę, pod drzewach ganiać jak małpa, prawda? Także no, yy, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Nie wartościuję tych regionów, były zupełnie inne. Tam był las tutaj, czyli po lesie, czyli mieszkanie na terenach po ściętym lesie, no, można powiedzieć, urzecze, mieszkaniu u rzeki. Idziemy dalej. No oczywiście każdy dobry urzycok miał przynajmniej trzy, <coughs> czasami pięć pychówek, łodzi takich. Czasami one były nazywane też szpickami. Niemieckie słowo szpickan, głównie na Kaszubach znane, być może, że stamtąd właśnie przybyły. Trzy czwarte ludności urzecza to mniej więcej północ. Łączcie z moją rodzicielką. Czyli, czyli raczej to są przybysze gdzieś z północy. Też bardzo charakterystyczna rzecz budowanie tak zwanych chruścianych płotów, prawda, czyli nie tylko nasady wierzbowe, na przykład, które nam nie tylko miedzują, ale też chronią przed zasiewy przed krom, na przykład i tak dalej, ale jeszcze przeploty właśnie tych wierzbowych płotów, które zatrzymują nam w gospodarstwie wszystkie drobne rzeczy, prawda, żeby nie popłynęły do Gdańska czy gdzieś tam, prawda, tylko zatrzymały się na tych matach, można powiedzieć. To było powszechne do, jeszcze do niedawna. Przewozy rzeczne, oczywiście bardzo dobrze funkcjonujące, tych przewozów bardzo, bardzo dużo było. Na przewozach zawsze znajdowały się tak zwane bindugi, prawda? Fryzyjskie słowo binden, funkcjonujące bardzo często dzisiaj u nas. To tam znajdowały się karczmy, tam bindel oznaczało wiązać, prawda? Czyli tam wiązano drewno w tratwy i spławiano właśnie do Torunia czy do Gdańska. Przeciętny taki prom zabierał cztery wozy z sianem, prawda? Czyli dość duże albo sto osób, prawda? Czyli takie dość duże jednostki. O no tutaj też funkcjonowały przewozy takie osobowe, można powiedzieć większe pychówki, z bardzo teraz odtwarzanym pieczołowicie tak zwanym żaglem rozprzowym. Czyli tym typowym żaglem dla tej części Wisły. No tutaj kad para płynie sobie do ślubu, bo parafia była po drugiej stronie rzeki. Dość powiedzieć, że wszystkie prawie, prawie wsie prawie, prawego brzegu Wisły parafialnie pierwotnie należały do lewego brzegu, czyli dlatego to rzeczy jest bardziej z polnym tym związane, dlatego że po, lewe, po prawej stronie Wisły mamy ten pas odgradzający od lasów, to są tak zwane ługi albo biele mówimy, prawda? Ługi, czyli tereny wyługowane, czyli stale przemywane, można powiedzieć, wodą, prawda? Czasami mówimy też z niemiecka łachy, prawda? czyli lache to było też właśnie takie tereny tych ciągnących się starorzeczy. Natomiast biele dlatego, że tam się osadzały opary, mgła prawda, i bardzo często biele mówiono właśnie na te tereny między lasem a rzeką. Tutaj akurat rodzina przewoźników wiślanym, wiślanych z 1900 roku. Widać fajne zdjęcie, że starsi są jeszcze w tych naszych strojach, natomiast młodsi już oczywiście są ubrani po miejsku. Prawda? Te stroje w ogóle to jest unikat, bo one bardzo szybko wyszły z użycia. Można powiedzieć, że te stroje miejskie wyparły je dość. I w gasach dalej, dalej jest przeprawa. Tak, dalej jest przyprawa. Yy, jeszcze, no. bo ma podobno być zlikwidowana, bo jest za blisko most teraz już ten S2. No. Z, z bindugami, z tymi, z tymi przystaniami rzecznymi i obróbką drewna wykształciły się całe rzesze e, traczy i e, ludzi obrabiających drewno i wszystkie praktycznie świdermajery w, na Linii Otwockiej czy w, czy w rejonie Konstantina budowane były, jak ja sprawdzałem, sprawdzałem pochodzenie tych cieśli, przez coków, prawda, czyli właśnie z wszystkich ludzi od pokoleń zajmujących się obróbką Drewna. A tu akurat z Józefowa taka słynna rodzina prawda, która tam też właśnie do dzisiaj robi też te esy floresy ze świdermajów. Niecałe urzecze było bogate, dlatego że nie zawsze Wisła jakby użyźniła teren tym namułem, jak to mówili, rzecznym, prawda, czyli tą madą rzeczną, ale czasami zaszorowała nawet białym piachem. I tak, zaszorowała białym piachem i wtedy robiły się tak zwane przepały. Prawda? Te przepały, ziemia, ziemia przepuszczalna, i tam głównie zajmowano się wtedy albo wikliniarstwem, albo rybołówstwem, albo jakimś wozactwem i tak dalej. No, Kadłsiekierki, w Warszawiec nigdy były bogatą, nie były okolicą, czy jakieś inne, prawda? gdzie to nie jest takie typowe urzecze, tylko takie właśnie miejsce tych przepałów. I o tutaj na przykład o typowi warszawiacy, tutaj przy moście siekierkowskim, prawda, mm. <laughs> czyli właśnie las, wieś, y, która jeszcze tam do niedawna istniała. Y, tak jak mówiłem, handlowano wszystkim, tu akurat wiozą piaskarze, żwirnicy, y, piach y, do z ciągle budującej się Warszawy i ciągle potrzebującej tego towaru, czyli nawet jak nie mieli warzyw, owoców i tak dalej z tych dobrych ziem, to handlowali innymi rzeczami. Lód do lodówek, czyli też prawda wyrąbywanie lodu i też handel się odbywał. Robienie tak zwanych kiszek z faszyny, prawda, czyli regulowanie, robienie główek różnych nabrzeży i tak dalej, To było też bardzo popularne. Robienie wozów tak zwanych prawda, z Wikliny, to też było bardzo popularne na Urzeczu. Olendrzy. Tak jak powiedziałem, właściciele ziemscy, wielcy właściciele, właściciele ziemscy, bo to byli tak nie wiem, na przykład właściciele Wilanowa, czy właśnie Otwocka Wielkiego, bardzo często sprowadzali tych osadników holenderskich, właśnie zawierając z nimi kontrakty, gdyż mieli na swoich terenach dużo tak zwanych od kiedyś się to nazywało pustek albo zarośli prawda czyli miejsc, w których nie mieli żadnych dochodów, ale wiedzieli, że tam jest dobra ziemia i jakby to jakoś osuszyć, zrobić coś z tym, to by może coś z tym było. I tych osadników holenderskich sprowadzono bardzo bardzo dużo. Większość tutaj została. Tylko można powiedzieć ta fala Zaborcza, czyli taka już bardziej niemiecka niż holenderska, niż została wysiedlona w 1945 roku do Niemiec. Natomiast ci wsześ... paradoks historii polega na tym, że na przykład... Wyjeżdżał pan Wickę, osadnik, na przykład XIX wieczny, do Niemiec, a wchodził na, na jego miejsce pan Pezel który był też Olędrem, ale 100 lat wcześniej, prawda, tutaj osiedlony, prawda? Także, no, ale wszyscy jakby już go traktowali jako Polaka, prawda, stuprocentowego. I to jest taka właśnie historia u nas. Oni oczywiście, melioracje, osuszanie tych podmokłych terenów ale też właśnie specyficzne budownictwo, jakieś serowarstwo, młynarstwo weszło tutaj na trwałe jakby w gospodarkę Urzecza, bez względu na pochodzenie ludności, prawda? Bardzo dużo ludzi się tym już zajmowało. Charakterystyczne budownictwo, czyli na takie langhofy, czyli takie domy rzędowe, długie domy, gdzie część gospodarcza była połączona z z częścią mieszkalną. No tu akurat jakaś kircha ewangelicka kiedyś co jeszcze istniała, ponieważ było część ewangelików, część było katolików u nas zawsze. Bardzo charakterystyczne budownictwo, czyli te wysokie dachy, prawda, żeby cały dobytek podczas powodzi można było zgromadzić na górze. Tutaj Saskakępa na przykład, prawda, warszawska dzielnica, o. E, e, gdzie mamy domy na terpie charakterystycznej, czyli znowu fryzyjskie słowo terpen, czyli takie właśnie pagórek pod domem i charakterystyczne budownictwo, takie tu dla starszych, tutaj dla gospodarzy aktualnych. E, Trytwy, znowu tryft, używane do, do, do dziś słowo czyli drogi na mokradłach, takie moszczone granicami, różnymi kamieniami i tak które pomagały przy niskiej i średniej wodzie chodzić po tym urzeczu, bo były wylewy bardzo, bardzo silne. Głównie związane z takimi okresowymi wylewami Janówki, Jakubówki, prawda, czyli właśnie te takie powodzie okresowe. Młynarstwo. Do wojny na urzeczu się kręciło ponad 60 wiertraków. Dzisiaj są ruiny dwóch, prawda, także to niewiele zostało. Polenderski po układ pól, bardzo charakterystyczna rzecz, jeżeli widzimy przy rzekach, że są pola prostopadle do rzeki, to mamy na pewno do czynienia z dawnym osadnictwem holenderskim. Nie ma szachownicy, jest, prawda, mamy te wierzby, które nam od tej kry chronią, prawda, właśnie na miedzach te pola. Mamy wreszcie charakterystyczne odmiany, tutaj na przykład Danziger-Kantapfel, taki kantówka gdańska, bardzo charakterystyczna też tutaj dla naszych tych terenów, ale bardzo, bardzo wiele odmian, które właśnie związane były z osadnikami. O, warzywa różne i tak dalej. Odrębność urzeczan widać także oczywiście w tych ich strojach. Tak jak pokazywałem wcześniej, tutaj taki przegląd zrobię, bo jest bardzo mało czasu już. Tutaj na przykład, z Wilanowa, prawda? O, tutaj też te nasze stroje. Bardzo charakterystyczne. Granatowe sukmany z czerwonymi wyłogami, niski pół, półcylinder. Zamiłowanie do orkiest. Tak jak tutaj widać orkiestra denta, ale też wszyscy jeszcze w strojach są. Dużo pocztówek starych, które właśnie nam pokazują te stroje. Z racji, że region był osobliwością dla Warszawy i Warszawa była no, dużym rynkiem, no to oni często przedstawiali tych naszych urzeczan. a tutaj też różne przykłady tego haftu, który prawdopodobnie jest takim, powstał na bazie dawnej wycinanki podwarszawskiej, której największa kolekcja znajduje się dziś w Krakowie w Muzeum Etnograficznym. I jeden z badaczy, Eugeniusz Frankowski, napisał, a jak sobie pięknie odwzorowali wycinankę, można zobaczyć pod Powsinem na ich ramionach i chustach czepsowych, gdzie sobie to wyszyli, prawda? Czyli jest to raczej odwzorowanie właśnie tejże wycinanki. No i ta to, toż, tożsamość odrodzona, prawda? Po pierwszej mojej publikacji w 2012 roku, później w 15, później w 16 y, y, powstało bardzo wiele, i reaktywowało się bardzo wiele grup y, związanych z urzeczem noszących stroje y, wilanowskie, bo nazywamy ten stroj strój wilanowski z nadwiślańskiego urzecza. Tych grup y, y, no, oni... Y, Świetną robotę robią, i tu podkreślam jedną rzecz, prawda, że, że ten ruch poszedł oddolnie, prawda? ja do niczego nie zmuszałem. Prawda? Oni po prostu, jak zostali opisani i zostali jakby no uznani, że, że są, można powiedzieć, to dostali takiego wiatru w żagle, można powiedzieć, i gdyby. Ktoś po prostu im coś narzucał, że jakiś macie tutaj region, a kompletnie go nie czuli, to w życiu on by się nie odradzał. Raczej było tak, że ci wszyscy mieszkańcy przychodzili i mówili: Nareszcie, pan opisał to, co my od dawna wiedzieliśmy i co było dla nas oczywiste. Proszę zobaczyć te zespoły różne. Różnego typu działalność i wiślana, i taka śpiewacza, wokalna, różne tańce jakieś lokalne typu, typu shot, o lender, control, różne prawda, takie, takie zwyczaje. Spotykają się, nagrywają teledyski. Cyklicznie też odbywają się imprezy masowe, takie jak Jarmark Kultury Urzecza w Konstancinie Jeziornie, Zielone Świątki na Urzeczu, na terenie kilku gmin nadwiślańskich, taka procesja rzeczna. Też nowoczesne na przykład pokazy strojów, tak jak tutaj urzecze, design, czy jakieś właśnie imprezy takie nakierowane do młodszego widza i uczestnika. Też zabezpieczamy cały czas te wszystkie stare przedmioty związane z naszym regionem. Zbieramy do przyszłego muzeum, które być może kiedyś powstanie te nasze maszyny do, nie wiem, powideł, czy do suszenia śliwek i tak dalej, Są próby reaktyw zrobienia muzeum. Tu akurat taka pierwsza próba w Kępie Okrzewskiej. Nie wiem jeszcze, jak to się skończy, ale został odnowiony polenderski dom i być może coś tutaj się zadzieje. Druga próba, próba jest w Czersku. Być może będzie muzeum żeglugi wiślanej, czy oparte o, o szkutę wiślaną, która niedawno została, w Czersku znaleziona. Oczywiście te dawne zawody, odmiany, które powiedziałem, kuchnia, nasze potrawy typu sytocha, siuforek, barszcz buraczony no różne tego typu rzeczy. Już kończę już tam, tak, tak. I o tutaj tego typu właśnie potrawy, to tak przed obiadem. Prawda? Mamy też bardzo dużo ludzi, którzy zaczęło, za, zaczęli zarabiać na urzeczu, prawda. Jakieś zaczęli, zaczęły powstawać soki, jakieś piwa, nie wiadomo co i tak naprawdę to już jest miody, zupełnie rzecz niekontrolowana przeze mnie. Proszę zobaczyć, jakieś kiełbasy z urzecza prawda? i tak dalej. I to tak naprawdę już poszło własnym życiem. Ja nie mam żadnego na to wpływu, ale tak się dzieje. No to samo żona mi mówi właśnie, mówi, a ty, mówi że jestem frajerem. To no, się nazywa badacz. No to się nazywa badacz, tak właśnie. I to, to samo odpowiedziałem. Ja mam merkantylne jakieś takie małe, ma słabe ciągoty. Różne kuchnie, prawda, sale weselne i tak dalej. Ulice, też nazwy. Niedawno nad Jeziorem Czerniakowskim powstała ulica na Urzeczu. W ogóle o tym nie wiedziałem. Sami sobie nazwali. Most Nadwiślańskiego Urzecza, Rondo Nadwiślańskiego Urzecza w Otwocku niedawno i tak dalej. Budowanie po Urzecku, na przykład, także jakaś różna taka mała architektura, prawda, która nawiązuje do tych naszych płotów, do, tych nasze, do tego naszego dziedzictwa. Też od, bardzo szeroki ruch wiślany tzw. drewniaków, czyli odtwarzających no, dawnę, dawną żeglugę w tej części Nadwiśla. Imprezy. Flies Festival, Biesiada Urzycka, Zielone Świątki na Urzeczu, znowu Zielone Świątki, tutaj Urzecze Design, prawda, różne imprezy, Jarma Kultury Urzecza, to tak wygląda mniej więcej, prawda, wszystkie te pokazujemy, te, te, te stare zawody i tak dalej. Ludzie już powoli zaczynają się utożsamiać i coraz więcej do mnie przychodzi i mówi, ja też pochodzę z Urzecza, albo ja tutaj gdzieś jestem z tych regionów i tak dalej. No dobrze, dobrze. Okay. Urzecze nigdy nie wykluczało. A urzecze jest idealne dla obcych, prawda, bo to jest region, który składa się z obcych, czyli jak ktoś się osiedla w Warszawie, może od razu zostać urzeczeniem, prawda, z marszu, nie musi udowadniać żadnych pokoleń. Moje książki dawne. to jedna napisana z Elżbietą piskosz branekową właśnie ten atlas polskich strojów ludowych, który tak jakby no już wpisał ten region w mapę etnograficzną Polski. Wydajemy też różne czasopisma sobie, tak, żeby to żyło wszystko. Wydajemy różne publikacje, książki, kuchnię urzecką. Kolejne jakieś publikacje. Wystawy robimy nie tylko w Polsce, ale też ostatnio w Anglii była. No i. Mamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.